grupowo nie przypominałyśmy sobie, bo lepiej chyba takich rzeczy nie mówić na głos, ale wydaje mi się, że każda z nas wiedziała, jak wyglądał ten pierwszy mecz i że warto by było pokazać, że gramy dużo lepiej niż wtedy i dzisiaj to pokazałyśmy i troszkę odbiłyśmy tamten niefortunny dla nas wynik i myślę, że to było fajne widowisko dla kibiców, szczególnie ten pierwszy set, gdzie dużo emocji. Ja jestem bardzo zadowolona z tego meczu i z wygranej. Na pewno miałyśmy może troszeczkę to na uwadze, ale nie chciałyśmy się kompletnie na tym koncentrować ani na pewno rozmyślać, że może się to powtórzyć. W ogóle wydaje mi się, że żadna z nas raczej nie przewidziałaby takiego scenariuszu i wiedziałyśmy, że to będzie ciężki mecz, bo no, tak jak wszyscy wiemy, no to jak się skończyło w pierwszej rundzie, no jednak dla nas była bardzo ważna dzisiaj ta wygrana, zwłaszcza za 3 punkty i jestem dumna z całego zespołu. Tak jak też na początku sezonu mówiłam, że gdzieś szukamy tego swojego rytmu i naszej gry i wydaje mi się, że odnalazłyśmy to tempo i ta nasza gra wygląda dużo lepiej niż na początku sezonu, ale wierzę głęboko w to, że jesteśmy na takiej prostej linii, która idzie dokładnie w tym samym kierunku, w którym idzie od początku sezonu i że będziemy grać jeszcze lepiej, będziemy robić mniej błędów i ta nasza gra będzie agresywna i że będziemy bronić mistrza. Na pewno cały czas ciężko nad tym pracujemy i staramy się skupić na każdym elemencie, który na początku właśnie szwankował i cały czas, żeby jeszcze lepiej to wyglądało i bardzo to cieszę, że wróciłyśmy na te zwycięskie tory i mam nadzieję, że tak do końca sezonu pozostanie. Że trudniej się gra na wyjeździe niż u siebie. A prawda jest taka, że myślę, że ten set długo w nas siedział. Ten pierwszy i widać to było w drugim i zabrakło chyba trochę siły, trochę podkopało to naszą wiarę, bo mało brakowało. No i bardzo szkoda, bo myślę, że zasłużyłyśmy na seta, który niby nic nam nie dał, ale na pewno lepsze nastroje przed świętami. One zdecydowanie prezentują się lepiej niż na początku sezonu. Jest to nadal, pamiętamy, mistrz Polski, więc no nie możemy tutaj rwać włosów z głowy, wiemy z kim przegrałyśmy. Natomiast no, na pewno ten mecz derbowy boli. No i zobaczymy, no może w playoffach się jeszcze spotkamy. Na pewno będziemy się codziennie na hali widywać dalej. Na razie jakby jest remis. Jeden my, jeden one, więc myślę, że nie ma co tutaj się niezdrowo podniecać. Także no bardzo nam szkoda jest. Liczę na to, że ten trend się utrzyma i że utrzymamy też ten wynik tylko 2 porażek i dopełnimy tą pierwszą rundę, ale to będzie ciężkie spotkanie, tym bardziej, że jesteśmy po bardzo ciężkim okresie i teraz ten tydzień też jest intensywny. Będziemy grać jeszcze mecz pucharu, więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądać ten mecz, ale wydaje mi się, że będzie ok. Każdy mecz to trudne zadanie tak naprawdę. Rzeszów na pewno też jest bardzo dobrym zespołem, takie samo jak Budowlane i również będzie dla nas to bardzo ważne będzie, żeby to wygrać. No jednak jeszcze najpierw właśnie mecz z Wieliczką, więc też nie możemy na pewno podejść do tego jakoś pobłażliwie i na pewno musimy być skoncentrowane.